Gościem poranka wnet będzie Aleks Dzikawicki, wicedyrektor Biełsatu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Tak, trzeba się przedstawić. Wczoraj obaj oglądaliśmy, na pewno pan oglądał, na pewno ja oglądałem, ale i pan widział zdjęcia Andrzeja Poczobuta. Wczoraj rozpoczął się jego proces. To zdjęcie, które porównuje Andrzeja sprzed procesu i Andrzeja po tej długotrwałej odsiadce w więzieniach Łukaszenki. Co pan pomyślał? No oczywiście to jest tragiczny widok. Widać, że Andrzej bardzo dużo przeszedł przez te niecałe 2 lata w areszcie śledczym. Wiemy, że chorował na COVID, wiemy, że przed samym procesem był przeziębiony i z łaski kierownictwa aresztu dostał chyba ibuprom i pozwolono mu leżeć w ciągu dnia, chociaż to jest niedozwolone zazwyczaj w aresztach śledczych. Tu trzeba wiedzieć, że warunki w aresztach białoruskich są znacznie gorsze niż w więzieniach czy koloniach karnych, więc przetrzymywanie przez tak dłuższy okres kogoś bez procesu w areszcie śledczym jest też pewną formą znięcania się nad człowiekiem. Nawet zgodnie z prawem białoruskim jeden dzień przebywania w areszcie śledczym jakby zaliczy się jak 1,5 dnia przebywania w więzieniu. Te warunki, czy jaka jest specyfika tych warunków w areszcie śledczym na Białorusi? No, to zależy oczywiście też od aresztu. Może być przepełniona, są przepełnione cele, po pierwsze. Po drugie, też jest na przykład, może być zimno. Może być też tak, że jest bardzo, i to zresztą to jest praktycznie we wszystkich tych aresztach, bardzo jest utrudniony dostęp do lekarza. Jeżeli ktoś na przykład ma cukrzycę, czy jeszcze jakieś choroby przewlekłe, może nie dostawać przez jakiś czas leków, no albo w ogóle nie dostać się do lekarza, chyba już rzeczywiście widać, że człowiek jest w tak strasznym stanie, to no, mogą go być może zbadają i podadzą jakieś najprostsze leki. No to są główne problemy. Jak długo potrwa proces? Trudno oczywiście powiedzieć, ale to nie jest tak jak w krajach demokratycznych, że proces może trwać miesiącami na przykład. Raczej to sprawa najwyżej kilku tygodni, najwyżej, dlatego że no, trzeba też rozumieć, że jak mówimy o procesie, to oczywiście to jest taki tłusty cudzysłów, dlatego że to nie jest proces, to tylko sąd kapturowy. Wyrok jest już z góry ustalony. Nie ma znaczenia to, co powie adwokat. W ogóle całe te działania, cały ten biurokratyczne procedury nie mają żadnego znaczenia, bo o wyroku nie decyduje nawet sędzia, tylko to jest oczywiście on dostaje rozkaz z góry, czy ona dostaje rozkaz z góry i wyrok już z góry ustalony, więc tu nie ma co odwoływać się, wysłuchiwać długich przemówień adwokatów i tak dalej. To nie ma znaczenia, więc to myślę, że skończy się dość szybko. I Andrzejowi Poczobutowi grozi wyrok, z tego co wiem, do 24 lat więzienia. To są różne... Wie pan, panie redaktorze, to też te artykuły, o których mówimy, które zarzucane są czyny Andrzejowi, to oczywiście są czyny absurdalne. Tam, propagowanie faszyzmu, baśni narodowych tam, czy szkodzenie w ogóle Białorusi. To oczywiście są artykuły absurdalne, bo niczego takiego Andrzej w życiu nie robił. On jest Polakiem, ale też Polakiem mieszkającym na Białorusi. Przecież on miał możliwość napisać podanie o ułaskawienie i wyjechać z Białorusi, ale tego nie zrobił. Więc w ogóle na Białorusi nie ma znaczenia artykuł.
bo wyroki są ustalane z góry. I niestety, biorąc pod uwagę praktykę ostatnich miesięcy, szczególnie pół roku ostatniego, no to wyroki są ogromne. No, my mieliśmy w zeszłym roku wyrok w sprawie przedsiębiorcy z Grodzieńszczyzny Mikołaja Otuchowicza, który dostał, proszę sobie wyobrazić, 25 lat. Ostatnio też partyzanci kolejowi, którzy szkodzili, próbowali uniemożliwić przemieszczenie koleją sprzętu wojskowego rosyjskiego przez terytorium Białorusi, no dostali od 21 do 23 lat. Więc są takie wyroki. Mój dziadek kiedyś w czasach stalinowskich jako polski szpieg dostał 10 lat łagrów, a teraz mamy takie wyroki na Białorusi, więc niektórzy mówią, że wyrok będzie łagodny. Wczoraj słyszałem taką opinię jednego z ekspertów. Ja jednak niestety uważam, że ten wyrok będzie maksymalny. To nie jest jedyny proces, który obserwuje opinia publiczna. Jeszcze noblista jest na ławie oskarżonych. No tak, tak, oczywiście. Właśnie to właśnie pokazuje no, taką twarz obecnego reżimu białoruskiego. No zupełnie, tu chodzi o terror. Chodzi o terror, żeby zastraszyć, nieważne kto to jest, czy to jest prominentny działacz Związku Polaków na Białorusi, czy to jest noblista. Chodzi o to, żeby zastraszyć jak najbardziej społeczeństwo białoruskie, jak najmocniej. Bo wydawałoby się, że po 2,5 latach, po rewolucji, po protestach ogromnych białoruskich, no to już represje powinny już złagodnić. Ale widzimy odwrotnie. Represje się nasilają. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że jedynym teraz takim bodźcem, który mógłby doprowadzić do powtórzenia protestów, to może być udział armii białoruskiej w wojnie przeciwko Ukrainie. Więc Łukaszenka, szykując się do czegoś takiego, chce maksymalnie odizolować wszystkich, którzy mogliby być twarzami tego protestu, czy przywódcami tego protestu i zastraszyć całe społeczeństwo, że zobaczcie, człowiek, który nic, nie, bez żadnej winy dostaje 20 lat, no więc jak będziecie protestować, to też tyle dostaniecie, więc tu chodzi o zastraszenie społeczeństwa. Powiedział Aleks Dzikawicki, wicedyrektor telewizji Bielsat. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję za solidarność, dziękuję, pozdrawiam.